Cześć, witajcie. Z tej strony, Robert. Zapraszam do 164. QA. Opóźnione, niestety. Przepraszam, ale to był ciężki weekend. Dobra, jest w kolejności od najnowszych i lecimy lepiej niż późno, niż wcale. Doceniamy. No tak, no mam nadzieję, że, że dzisiaj również tak do tego podejdziecie. Ale myślę, że wpadki trochę nadrobiły. Czy te case z S7 pojawią się na, na poprzednikach? Wątpię, 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 wątpię. Chyba, że nie Ale raczej nie, nie ma takiej tendencji do pojawiania się case'ów do nowych telefonów, do poprzedników. Raczej nie. Czy jest opłacalne kupowanie S7 po S6 H? Plusie? Pozdrawiam. Znaczy, jakbym miał kasę, to bym sobie kupił. Myślę, że, myślę, że, że jest całkiem nieźle. Podej nazwę swojego drugiego kanału. Ok. Tak, tak, tutaj wszyscy pomo pomogli, więc dziękuję. Czy zrobiłeś recenzję Gear VR? Gear VR recenzja jest dawno na kanale, a tu kolega też pomógł. Kubek, dziękuję. Jaki telefon do zależy mi, tylko, zależy mi tylko na grach, U, czyli najlepiej coś stopowej półki, plus dodatkowo, żeby była całkiem nieźle, niezła bateria. <laughs> znaczy, powiem wam tak. W chwili obecnej w QNT ja jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, jakie są wyniki, chociaż pewno widzieliście to, nie mogę wam powiedzieć, jakie są wyniki w, 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 w Antutu, jeżeli chodzi o gry na S7 c i, i testy syntetyczne. Natomiast no, no zamiata, zamiata, ostro, ostro zamiata. Więc ja bym po prostu kupował najnowszy telefon, ten, który jest najbardziej wydajny. Więc raczej bym poszedł albo w stronę S7. Nie wiem, jak G5 i kiedy ono wyjdzie dokładnie ale z tych telefonów, które najszybciej teraz wychodzą, no to S7 i no jest, no mówię, no nie mogę Wam dokładnie teraz jeszcze powiedzieć um, o, o, o jakby procesie recenzji natomiast jest kosmos, jest kosmos, jeżeli chodzi o, o właśnie o tą wydajność Jak ambostor Samsunga dostajesz do, do testów tylko urządzenia mobilne, czy będziesz testował jakiś sprzęt kuchenny domowy? <laughs> e, dobra, wiecie co, no znaczy problem, znaczy to Nagrać film o wszystkim można tak naprawdę. Tylko pytanie jest takie, ja nie jestem znawcą w tamtej jakby dziedzinie. W sensie nie powiem nic więcej niż statystyczny użytkownik, który po prostu by korzystał, nie wiem, z piekarnika, zmywarki czy czegoś innego. I problem jest bardziej z tym, żeby tutaj podłączać takie te urządzenia, nie? No to tam zrobić na, powiedzmy, na dwa tygodnie, czy nawet na miesiąc miesiąc Testów, co mam zrobić ze swoją pralką. Gdzie ja mam ją postawić? Na przykład. To jest problematyczne. To jest problematyczne. Dlatego podejrzewam, że zajmują się głównie tym redakcje, które mają specjalnie przygotowane jakieś tam pomieszczenia do, do, do robienia recenzji takich urządzeń właśnie. Tak mi się wydaje. <laughs> eee, czy pokażesz na, na statystykę najbardziej aktywnych widzów? Myślę, że, że niedługo się dowiecie, bo widzę, że to się mocno pokrywa, jeżeli chodzi o kanał i konkretnie o, yy, o serię z Alcatel'em, więc no, niedługo się przekonacie, jeszcze dwa odcinki. Nie mogłem się doczekać i do lat 4 jak się zadowiodłem, skoro masz dobry kontakt z Alcatel'em, to kiedy będziesz miał do zasów? Pytałem, ale to raczej jeszcze musimy poczekać w miesiąc, dwa. Jeszcze będziemy musieli poczekać na, na modele, sam, na sample testowe, więc tutaj jeszcze, jeszcze trochę to potrwa. Ciągle się zastanawiam, czemu nie ma stabilizacji obrazu w 4K lub Full HD60 klatkach w S6, S6 S7. Telefony mają bardzo dobre procesory, są szybkie, wszystkie opcje są dostępne, tylko Full HD, co tu Robert chodzi. Tak samo HDR nie działa na wyższych Wiesz co, Jeżeli chodzi o, o, o stabilizację, to, to w sumie tego nie wiem, to powinno być dostępne, bo to nie jest jakiś tam problem, to jest bardziej ty bardziej, jeżeli mówimy o optycznej, bo to jest rozwiązanie mechaniczne, więc tutaj nie powinno być jakiegoś większego problemu. Natomiast, może, wszystko z czym to się wiąże nie jest kwestia jakby obciążenia procesora i tak dalej i innych rzeczy, tylko nagrzewania się właśnie tych elementów. Możliwe, że jak to się nagrzeje, to nie może być użyta optyczna stabilizacja z jakiegoś tam powodu. Nie wiem, no kurczę, gdybym pracował w serwisie i bym wiedział, co, co trapi te poszczególne modele. To bym był tutaj, mógł bardziej powiedzieć. Natomiast, no wiem, to, to jest głupie, że niestety wyższe rozdzielczości niż Full HD 30-klatek nie oferuje tych takich dodatkowych rzeczy, które wydają nam się jakby na stałe wpisały się już w, w, jakby w te rozwiązania telefonowe, więc no szkoda. No może kiedyś, może kiedyś. <laughs> Mam takie pytanie: czy wyjmujesz ten moduł baterią G5 do telefonu? Się wyłącza, czy masz 5 sekund na wymianę, zanim telefon się włączy Nie, no musi się wyłączyć. Tam rozłączasz bezpośrednio baterię, odpinasz od, od, od wszystkiego. Bateria zresztą jest podłączona jakby z drugiej strony, bo bateria wchodzi bezpośrednio w, w ten, w moduł, a moduł po prostu jest podłączony do telefonu, więc jak rozłączasz moduł, to tak jakby się rozłączał telefon, tak mi się wydaje. Ymm, nie, nie, raczej nie. Znaczy, wiesz, no czy wiesz? to Podłączanie takich elementów jak dodatkowe moduły, zresztą na włączonym telefonie, nie wiem czy to by było do końca bezpieczne. W sklepie, tak, możliwość zarabiania na każdej, zakupionej przez osobę, której poleciłeś dane urządzenie, sztuce sprzętu po kliknięciu. Specjalny link. Myślę, że pieniądze się na tym zainteresować, ponieważ pomagasz dokonać wyboru w sporej liczbie ludzi. Możesz zamieszczać pod filmem z danym telefonem linku do możliwości jego zakupu, który generował jakiś tam zysk. Polecam więc też. Mam o, o, już od dłuższego czasu zrobione tak ceneo. To są tam groszowe sprawy, natomiast są oferty do telefonów i to, to są te reflinki tak zwane, więc właściwie wszyscy chyba z tego korzystają, do wszystkiego, tak. Gamerzy do, do kupowania gier, my od telefonu do telefonów, proste, to od dawna, od dawna, dawna jest. Jaki był twój najgorszy prywatny telefon, a jaki, który testowałeś? Najgorszy prywatny telefon, ciężko powiedzieć, chyba kiedyś taki, taki, który byłem chyba mega niezadowolony. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Chyba raczej to jakieś tam prehistoryczne, jakieś stare Bosze, z testowanych. No to J1, tak jak tutaj wszyscy chyba już wiedzą. To, to naprawdę mega słaby telefon. E, ostatnio mówili, że widziałeś. Że nie widziałeś, żeby na S6 Edge było Apps Edge, to chcecie uświadomić, że mam i Już od wielu miesięcy mam Apps Edge, z drugiej strony People Edge korzystam, z... ale Apps mnie nie przekonał. Znaczy, ja też nie korzystam z tego, ale dobrze mówisz, bo no widzisz, to jest na takiej zasadzie. Ja mam telefon na recenzję i później go oddaję. Ja nie wiem, co się później z nim dzieje. Ja nie wiem, czy wychodzi jakaś jedna drobna aktu aktualizacja, która poprawia naprawdę jakiś tam szereg błędów. Na przykład, nie wiem, z baterią, z optymalizacją, z grzaniem. Można to wszystko poprawić softwareowo, ale ja tego nie wiem, no bo to, ja te telefony wszystkie muszę oddać, więc no, jak mam do tego dojść? Tylko dzięki temu, że wy mnie informujecie, że coś tam zostało poprawione, to, to tak mogę. Teraz mogę sprawdzić przy x Rzeczywiście, na Droidzie 6.0 dużo lepiej to działa. Yy, po prostu yy, już sprawdzę, czy się nagrywa. Yy, dużo lepiej to działa, dużo spra sprawniej. Bateria troszkę lepiej też. Chociaż nieznacznie, ale, ale mimo wszystko widać było jakiś tam progres. I to mogłem sprawdzić, jak miałem Androida, Ja miałem tą aktualizację w trakcie testów. Tak samo miałem LG G3S. Dostał Androida 5.0 chyba w momencie, kiedy go testowałem. I fajnie, bo przedłużyłem recenzję chyba o 4 dni, ale miałem nowy system i na tym nowym systemie, jeszcze chyba tam 4 czy 5 dni właśnie testowałem urządzenie. Napisałem do, do LG wtedy, że, że chciałem przedłużyć, bo przyszła aktualizacja. Wydaje mi się, że było ok. Świetny kanał i dzięki za odpowiedź. Jednak mówiłeś, mówiłem S7 przez z VR, więcej yy, gikowych funkcji. <gry> no i super, i super, i dobrze. Fajny, fajny jest ten telefon, kurczę. No jeszcze, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, dosłownie chwilkę i yy, poznacie też moją opinię odnośnie tego urządzenia. Ale jest, na, jest naprawdę dobrze. Nie, nie, nie wszystko jest idealnie, żeby nie było, natomiast masę, masę rzeczy poprawili względem S6. Co sądzisz o, sądzicie o firmie? O, ja nie miałem tego urządzenia, niestety. Drugie pytanie: Co myślisz o firmie Elfon? Też nie miałem, niestety. Próbuję coś ściągnąć sobie teraz z Chin, powiem Wam szczerze, natomiast nie wiem jak to wyjdzie. Nie wiem, staram się załatwić sobie sporo Chińczyków, naprawdę, bo wiem, że o to prosiliście i nie wiem jak to, jak to będzie. G5 czy S7? Ciężko powiedzieć. S7 mam na testach, jestem w stanie coś o niej powiedzieć i to, i to lada dzień, a, a G5 no nie wiem, kiedy będę miał na testach i wtedy będę w stanie się jakoś do tego odnieść. Czy myślisz, że miałbym szansę w sklepie typu MediaWorks jako doradca przy telefonach? Ciężko powiedzieć mi, no wiecie, no zawsze możecie spróbować. Pamiętajcie, no, żadna praca nie hańbi, od czegoś trzeba zacząć, a jeżeli twoja praca ma być dodatkowo jeszcze twoją, twoim hobby czy twoją pasją, świetna sprawa, świetna sprawa. No, dla mnie m, moja praca stała się tym, czym było mój hobby, tak? Ja pracowałem 8 godzin dziennie, przychodziłem i nagrywałem sobie filmy. I po pewnym czasie udało się tak zrobić. To jeszcze się okaże, czy to, czy to jest dobre, dobry krok był, czy, 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 czy nie. Natomiast po pewnym czasie moje hobby stało się moją pracą, więc myślę, że, że warto inwestować w swoje, swoje marzenia i zacząć chociażby od tego. Kurczę, ja kiedyś sprzedawałem, mówiłem wam zresztą, ja w marketach kiedyś stałem i sprzedawałem soczki, parówki różne z taką dużą czapką kucharską. No, no, wielu rzeczy się podejmowałem. Chodziłem, roznosiłem ulotki, bo no, masy, masę różnych prac miałem po to, żeby zarobić sobie parę groszy. Wtedy to było bardziej na no, jakieś tam wyjście z kolegami gdzieś na piwko niż... No to, to były takie stawki też, więc... Ale tak, bardzo polecam realizowanie swoich marzeń. Jeżeli to ci interesuje i chcesz spróbować, nie ma nic złego w tym, żeby właśnie tak, tak to rozwiązać. O, żeż. Słyszałem, że ponoć w tym smartfonie nie da się ustawić z całego podświetlenia klawiszy dotykowych. Znajdują się pod ekranem. Nie da się, A one się wygaszają. E, tak, chwilowo. Znaczy ja nie wiem, po co miałbym na stałe one mają się, mi się świecić, ale, ale faktycznie nie ma tak. E, kiedy telefon leży, ekran do dołu i ktoś zadzwoni, to pojawia się ta iluminacja się Tak. Interesuje mnie to, czy te umysły pojawiają się z jednej z tylko strony, czy dwóch jednocześnie. Z jednej, z tej, gdzie masz ustawiony ekran krawędziowy. <laughs> czy ładowarka telefonu, głównie indukcyjna, wpływa pozytywnie na żywotność baterii? Mówiłem o tym wielokrotnie. Zwykła ładowarka tak. Szybkie ładowanie bezprzewodowe pewno nie. Chodzi o proces chemiczny w baterii. Im wolniej, tym lepiej. Więc ładowanie indukcyjne nie jest za szybkie, to zwykłe. I po prostu wydłuża to. Jakby przepływ tych wszystkich elementów baterii, no na pewno poprawia to troszkę. Chociaż, no mówię, polecam najlepiej skąpa ładować baterię ,5 ampera, Bardzo bezpieczny prąd. Krawędzie w tym telefonie dość mocno dochodzą do metalowej ramki. Przez to zwyczajnie trzymając urządzenie zdarza się, że opuszki palców dotykają. Tak nie mam, tak nie mam. Rzadko mi się zdarza, żebym wciskał coś bokami. Natomiast sam, sam efekt tego, że trzymasz już S6 Edge plusa w, w dłoni, te krawędzie są ostre. No, trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak u Ciebie wygląda kwestia pamięci Edge+, Plus? czy te 32 wystarczy? Wiesz co, powiem tak. Jak jestem w Polsce, w zupełności wystarczy. Mamy jeszcze około 10 GB wolnych. <coughs> Przepraszam. Natomiast w momencie, kiedy gdzieś wyjeżdżam za granicę i czaskam sporo zdjęć i nie daj Boże jeszcze nagrywam filmów, telefonem, no to robi się, robi się kiepsko, robi się kiepsko, zdarzyło mi się tak, że i w Stanach i w Chinach skończyłam się pamięć na telefonie e, natomiast no zawsze rozwiązaniem jest po prostu mieć pendrive'a, nie wiem 64 giga wtyczkę USB OTG, podłączasz, zarzucasz zdjęcia bo to głównie chodzi o zdjęcia, aplikacji mam masę zainstalowaną i, i tutaj nie ma jakby problemu natomiast jeżeli chodzi o, o te zdjęcia no to systematycznie polecam przerzucać jeżeli miałbyś ocenić ogólne korzystanie z tego sprzętu, pod uwagę płynność szybko działania, jest naprawdę bardzo dobrze. To, to, tak jak S6 miała jakieś problemy po jakimś czasie, tu rzeczywiście działa to bardzo dobrze. Jedyny błąd, jaki jest, to jest błąd, przy, że czasami nie chce się odblokować ekran urządzenia. Jest czarny, naciskam cokolwiek, się nic nie dzieje i trzeba poczekać 10 sekund. To się zdarza raz dziennie i to tylko wtedy, kiedy masz ustawiony skaner odcisków palców. Um, nie, no spokojnie, ja rozumiem, że, że dużo pytań, że telefon na 3 lata i tak dalej, ale yy, myślę, że na wszystko odpowiedziałem. Jest sporo filmów, wiele rzeczy tam tłumaczę. Yy, tyle. Czy w LiveTube są dobre płace? A skąd ja mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Jeżeli chodzi o, o rozmowy, znaczy układy między twórca, sieć, no to to są niestety poufne dane. Twoje sprawiedliwienia, dlaczego Samsung nie wprowadza funkcji z S7 do S6, a wcześniej dlaczego zwlekali z aktualizacją S6 do marszałka, to jedy, jedna z przyczyn spadających sprzedaży telefonów z tej firmy. Ta arogancja, wyciąganie pieniędzy i brak szacunku wobec ludzi. Czy znaczy, wiesz, no, no rozumiem, możesz mieć, możesz mieć swoje zdanie. Ja też uważam, że nie wszystkie rzeczy yy, każda firma robi idealnie. Yy. Ja tłumaczę też to tak, w ten sposób i to każdą firmę tłumaczę, że pamiętajcie, że to jest tak samo jak ostatnio z Pawłem, w, z, z Mobzilą z Playa rozmawialiśmy i, i Paweł też tam informował, zaznaczył, dodał taką rzecz, że pamiętajcie, że operator to nie jest, to nie jest jakaś tam akcja charytatywna. Że nie dostajesz telefonu tam za złotówkę i super lekkiego, i znaczy nie wiadomo jakiego ekstra za złotówkę, i później możesz sobie po prostu to rozłożyć na raty. Tak samo jest z producentem, to nie jest akcja charytatywna. Są osoby, które będą stać na te telefony i one zapłacą i tak te 3000. Są osoby, które nie będzie stać i wszyscy i część osób albo kupi jednego, albo drugiego operator, producenta. Więc oni też są nastawieni na zysk. I trzeba gdzieś to też zrozumieć, co nie znaczy, że te ceny nie są za wysokie, ale natomiast nie o wszystko trzeba spojrzeć na to z dwóch stron. Jak dla mnie możesz nagrywać gry, będzie ciekawie, wiesz to nagrałem pierwszą na tym drugim kanale, więc zobaczymy, chyba tam jednak będziemy to robić. Siemanko, pierwsza sprawa. Kupiłem dzięki tobie GFLEXa 2. Jak mogłeś mi go polecić? Jak mogłeś mi to zrobić? Przecież ciebie nie chcę patrzeć na inne telefony. Tak mi do ręki się wkleił, że ciężko mi się operować. Kupiłem również że ten otrzymał narzeczone. gorzej mi się wpasował od Flexa. No spoko fajnie. Jaki belser statyw do telefonu? Jaki posiadam taki zwykły marketowy? Sposuje się dobrze. Statyw do telefonu, jakikolwiek statyw, plus tam taką nakładkę. Kurczę, ja tego nie mam teraz tutaj przy sobie nigdzie chyba, a nie mam. Jest. Plus tą nakładkę. Masz taką nakładkę, jak z tego, z normalnego, z normalnego selfie sticka. Że możesz telefon włożyć i wkręcić to normalnie w gwint. Ten mały, więc wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem spoko to chyba wszystko nie masz jakieś in, info o G Flex czy nie niestety nie mam miałeś już w ręce stylusa bardzo podoba mi się bardzo podoba się pewnej osobie z mojego otoczenia ale powiedz mi jak z pikselami wiesz co za krótko go miałem żeby żeby oceniać nie lubię tak oceniać za bardzo po, po targach telefonów to jest taka krótka prezentacja żeby pokazać że coś takiego jest natomiast no, ciężko, to ja tam nie mogłem się skupić, żeby się przyjrzeć ekranowi i tak dalej, żeby coś tam sobie zainstalować. Niestety, no Muszę poczekać, ale myślę, że go dostanę. Co myślisz o Gorilla 3? O zawsze przyzwyczajeniu jestem, że naklejam folię. Znaczy, nie, nawet Gorilla Glass 4 nie zabezpieczy ci telefonu w 100%. Miej tego świadomość. Siema, co do gier z kumplami, myślę, że to dobry plan z tym późno publikowanym filmem na głównym kanale. A co do kanału na luzie. Taki vlogi, TP, zwiedzanie, barsy no same, <noise> spoko dzięki. Ja osobiście chciałbym zobaczyć, jak sobie radzi w Eurotracku, ponieważ sam gra w Eurotracka 2. Myślę, że raczej na drugim kanale, ponieważ jest tam kilka gier. Tak, i tak chyba tak zrobiłem, kurczę, nie, jak chcę tego mieszać, bo jednak. Mm, oczywiście to był duży plus, bo, bo mimo wszystko, bo mimo wszystko e, tutaj mam wię więcej tych osób, natomiast to nie jest. To nie będzie też takie regularne, tak? Więc nie chciałbym was tutaj zawieść, dlatego nie będziemy tego raczej mieszać. Yy, ponieważ ta dobra. Wybieram pomiędzy Honorem 5X a Honorem 7. Ja wybrałbym 7. Mówiłem już to wielokrotnie. Wolałbym 7. Wolałbym dołożyć do 7. Lepiej działa. Tak, robię nagrywaj, to świetny pomysł. Ok. Yy, robię jak myślisz, czy będą mocne telefony w 2500. Wątpię, to jest taki mocno taki okrojony przedział, więc. Brałem pod uwagę, że to jednak w tej cenie może nie pojawić się nic, nic, nic. Super. W Eurotrach mogę zagrać z tobą, tylko wiadomo, na no multi. No wiadomo, wiadomo. A co do tego, gdzie już strasznie to wydaje mi się, że lepiej na drugi kanale, żeby się nie mieszało. No tak, dokładnie tak myślałem właśnie. Bardzo dobry pomysł, co do widzów, którzy doceniają twoją pracę. Tak. Niech żyje bal. Może być. Cześć Robert. Masz na jeszcze sześć Nie mam, nie mam, bo ja mam, ja mam Wielką Brytanię, więc niestety... Ten soft mam cały czas inny niż Wy, niestety no muszę poczekać. Mam pytanie, jak ładujesz swojego Edge Plus, od ilu procent? Podłączam go tak jak mam 10-15, tak staram się, żeby ten i do, do końca ładuję. Chyba, że się nie uda, no to, to oczywiście na no zależności od tego, ale często jest tak, że nawet jeżeli korzystam, to nie mam gniazdka gdzieś obok siebie, to ładuję go w domu z powerbanka. Wiem, lenistwo. Co do Twojego pytania, z jednego, Według mnie takie luźne filmy z graniem wrzucaj na drugi kanał. Tu jednak masz pewną markę wyrobioną. Rok chyba też na drugi kanał, jednym rzuca gry, na drugim fakty są też gry, ale też vlogi. Myślę, że powinieneś rozgraniczyć pracę i rozrywkę. Dobry pomysł, tak tak myślałem. Czy warto nadal się pchać w Nota 4? To jest naprawdę fajny telefon z dobrym aparatem. Nie wiem jak te kolejne aktualizacje, czy coś tam się pojawia. Na pewno, jeżeli dojdzie 6.0 i narzeczona go będzie miała jeszcze, to coś nagram o nim. Ale to jest nadal bardzo dobry telefon. Co sądzisz o modyfikacji Androida? Nigdy nie korzystałem dłużej. Miałem gdzieś tam chwilę ale niestety. No. Nawet jak gdzieś kiedyś coś takiego zainstalowałem podobnego, to działało lepiej na innych urządzeniach. Tylko, że to były wtedy starsze smartfony i one rzeczywiście, oryginalne soft miały słabo zoptymalizowane. Ale zawsze coś tam nie działało. Czy Twoja narzeczona ogląda Twoje filmy, świetny kanał. Wiesz co, rzadko, z tego co wiem. Ona przegląda sobie, patrzy, co tam jest interesującego. No ona ma na tyle dobrze, o tyle dobrze, że ona może sobie w każdym momencie przyjść, zobaczyć co ja renderuję i tak dalej. I widzi jakie są te telefony, jakie leżą na stole przychodzi po prostu i, i po prostu patrzy sobie, a fajny nie nie, 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 podoba mi się i odkłada więc o tyle ma o tyle ma, ma, ma lepiej czy Edge Plus to dobry wybór na 3 lata? myślę, że tak, to jest naprawdę bardzo fajny smartfon natomiast jeżeli miałbym wydawać teraz 3000 bo podejrzewam, że tyle kosztuje to nie wiem, czy mi się nie, paso, nie, pas, nie pakował już w S7 jednak chyba, że chodzi o duży ekran to Edge Plus, S7 Edge już niestety jest trochę droższy hmm. Oczywiście, że lep, najlepiej zamiast Tab E kupić Tab S. Świetne urządzenie, posiadam go ponad rok. Mam pytanie, otóż Tab S2, co również to by się podobało w jednym z filmów, ma 4 so Dla większości użytkowników jest to niepraktyczne. Czy Twoim zdaniem Samsung w ogóle Tab S3 wróci do 16.9? Nie mam tego, nie mam pojęcia, nie mam żadnych informacji na ten temat, niestety. A szkoda, a szkoda. Wiesz, do oglądania filmów rzeczywiście to gdzieś tam przeszkadza, natomiast pamiętam, że dużo bardziej wydajny Tab S2 był o to Taba S1. Zresztą porównanie chyba było na kanale. Ja osobiście wolę, żeby gry były w oddzielnym kanale. Okej, okay. tu jestem tylko dla sprzętu. Grać wolę samemu niż oglądać jak inni to robią. Ale jak będę to będą. Dzięki. <ścoughs> S7 mam, recenzja niedługo. Witam, co do dostępności funkcji S7, S6, Edge, to zostały one dodane do aktualizacji? No słyszałem o tym, słyszałem o tym. Można tak, także dodawać panele na wykoszonym ekranie przez ściąganie z internetu. Może być ktoś już napisał. Dziękuję. Tak, miałem już informację wcześniej, ale, ale dobrze, że piszesz, bo teraz inni też mogą się dowiedzieć. Jaki planujesz mieć telefon po tym, co teraz masz? Nie mam jakichś konkretnych planów, szczerze przyznam. Ja mam się zdjęć. Dobrze, że mam kartę SD8 gb byś nie starczyło, to prawda. Cześć robi, właśnie wrócił do mnie S6 z gwarancji u. Została wymieniona płyta pytał tego oraz kilka jeszcze pozostało. Teraz działa jak powinien. Po włączeniu telefonu, zauważyłem pewną rzecz, jeśli chodzi o oprogramowanie. Podczas startu systemu pojawia się logo Samsunga, a nie logo operatora komórkowego, jak wcześniej. Co się tylko ciesz. Masz niebrandowany soft. Powinien się tylko cieszyć. Polsatarz Gear VR dla Galaxy S6 Edge to jest na pewno warte spróbowania, żeby każdy sobie mógł raz to spróbować. Czy Tobie będzie się to podobać, czy wciągniesz się w to, to jest kwestia już indywidualna. Polecam, podejść sobie do brandstore'u, na pewno mają jakąś sztukę, żeby Ci odpalić i, i zobaczyć. Jaki drugi kanał? Robert Nowrowski na luzie. Jest w, tutaj w polecanych kanałach. Hej, moja partnerka ma zamiar kupić Sony Z3+, nie, nie rób jej tego. Powiedz, czy warto go kupić, może coś ciekawszego zaproponujesz niż Xperia w cenie do 1600. Do 1600 zł zależy jej, by był, telefon był wodoodporny. Natomiast zrezygnowałbym z tej wodoodporności, hmm, wybierając albo S6, albo G4, albo Honora 7. Czy <laughs> świetne smartfony i na pewno lepsze od tego, który tu prezentujesz, więc. Jeszcze jedno pytanie. Czy warto może kupić Note 4 8? 9, jest dużo lepszy niż. 6? No tak, raczej, oczywiście. Z3 Plus to jest straszna padaka, to jest tragiczny telefon. Nie kupuj tego, nie rupij tego, bo, bo się rozstaniecie. Czy warto kupić jeszcze Sony Z3? Nie. Nie, 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 rób, nie kupujcie tego telefonu. on jest tragiczny. On jest, to jest bardzo słabo. Ci ogóle ma problemy. Wiem, że tam wyszły jakieś aktualizacje, ale, ale ten telefon był naprawdę skiepszczony. Yy, mam pytanie, czy warto przesiadać się z S6 na iPhone 6S Czy może na S7? No ja bym wolał S7 mimo wszystko. Nie miałem 6S, a więc ciężko mi też taka tak do końca oceniać. <laughs> Możesz spróbować sobie przygody z iOS-em, natomiast no, musisz zdawać sobie też sprawę z kilku ograniczeń, które tam są. Jest kilku plusów i kilku minusów. Powiem tak, na pewno, obejrzyj, jaki był. Bawiłem się już. Aparat w iPhone'ie 6S jest lepszy od 6, ale moim zdaniem nadal mu dużo brakuje do zwykłego, do zwykłego iPhone'a, do zwykłego S6, nie mówiąc o S7, więc. Aparat będziesz musiał przygotować, że będzie sporo gorszy, i niestety jednak nie wszystko będzie tam mm, tak łatwe do zrobienia jak w Androidzie. Nie możesz sobie zmienić ikonek tutaj, jakichś motywów. No, warto, warto się przekonać samemu na pewno. Chyba, mm -mm, wciszę telefon, bo. bo coś tutaj dzwoni. Chciałbyś, żebyś dostał złoty przycisk, ale wtedy, QT mogłoby trwać kilkanaście godzin. E, tak, tak. Powiedziałem, że, że jak tylko. Postaram się cały czas prowadzić kimś i zawsze odpowiadać na pytania. No, jakby miał złoty przycisk, to chyba milion, tak, trzeba mieć. To mógł być już problem. Ale fajnie by było w ogóle dostać srebrny, no, ale do tego chyba jeszcze trochę. Jakie osiągasz dochody miesięcznie albo tygodniowo jako youtuber? No, to są prywatne rzeczy. Nie, już wielokrotnie mówiłem, że nie zamierzam na ten temat odpowiadać. Wczoraj moim S6 wyskoczyła aktualizacja. Z zainstalowaniem nie mogę powiedzieć jedno, teraz S6 po prostu rakieta, nie telefon. Już wcześniej był szybki, ale teraz nawet i S6 spokojnie konkuruje. Jeszcze nie wiem jakby teraz, ale mam dużo nadzieję, że poprawię. Podobno jest lepiej, podobno jest lepiej. Lepiej teraz S6 czy później S7? E, później S7 ja zawsze umówię lepiej odłożyć kurde, święta idą, zaraz może wpadnie od babci czy od rodziców parę stówek na Wielkanoc i w sam raz na nowy telefonik. Mamy no, 950 czy Samsung Galaxy S6 Edge Plus? Nie miałem 950 jeszcze. Co sądzisz o zmniejszeniu rozdzielczości aparatów S7? Na razie nie mogę o tym mówić, niedługo będzie recenzja. Była wodoodporność, którą zabrano S6 przywróciła S7, Sam Twierdzi, że to innowacja, czy to niewielka marketingowa ściana? No, z jednej strony mogło, mogło, mogli po prostu zabrać pewne rzeczy, żeby, żeby po prostu sobie nabić większą sprzedaż w przyszłym modelu, może w danym momencie też nie mogli niektórych rzeczy rozwiązać technicznie na przykład wodoodporności czy microSD, Chociaż wodoodporności jeszcze w stanie zrozumieć, ale MicroSD na pewno by dali wcisnąć radę, więc bardziej to było podejście takie, żeby kupić po prostu większą pamięć. No, widzą, że się przejechali na tym i wprowadzili to z powrotem. Najważniejsze, że się nauczyli słuchać ludzi tego, co inni mówią. Drugi kanał, bardzo dobrze. Bardzo fajny z tym gierą. Uważam, że tu powinieneś mieć osobnej playscie na tym kanale, ponieważ na tym masz już pewną widownię, nie będziesz musiał zaczynać od zera. No, tam zaczynam od zera, mam 1000 subskrypcji. Ale moim zdaniem na tym kanale, kanale kreujesz widzony kanał technicznego i z recenzjami sprzętu, nie powinien się szczerego o gameplayę. Spoko, dob dobry pomysł, dzięki. Czy Samsung Galaxy jest trzy wytrzymały? To zależy z ilu metrów go zrzucisz, ale no plastik, plastik. Czemu w niektórych filmach nie mogę otworzyć opisu na YouTube? Nie mam pojęcia. Czy S7S7 S7 ma skaner? No oczywiście, że ma. Działa dużo szybciej, ale tego chyba jeszcze nie mogę mówić. <grych> Witam, dlaczego No4 ma taką e, małą baterię? Zupełnie nie rozumiem. No kiedyś tak było, kiedyś było. Dlaczego procent daje taką małą pojemność baterii, przecież wystarczy na przykład 5 takich samych baterii lub jedną większą... No... Niestety kiedyś, teraz w S7 sporo się zmieniło, dużo większe są te baterie, natomiast wcześniej było tak, że niestety te baterie były sporo mniejsze. Mam pytanie czy to dotyczące, dotyczące kanału. Nie myślałeś, Robert, jeśli mogę się tak Ciebie... No, pewnie, nie, pewno. O zmianie nazwy kanału, tak sobie myślałem. Eee, a, tak, ja czytałem to pytanie wcześniej. Wiesz, co eee, oczywiście to by się lepiej sprzedawało eee, pod względem, jakby był jakiś taki. Miałem jakaś nazwa konkretna, którą bym kojarzyli. Ale tak naprawdę ja bym chciał, żeby mnie ludzie rozpoznawali z nazwiska, a nie że, Ej, ja mam do ciebie mówić tak, jakiś tam e, Robsonik, czy mam do Ciebie mówić e, Robert. Mógłbym zostawić sobie Robsonik i było, byłoby spoko. Natomiast wolę chyba z imienia nazwiska. To jest też takie bardziej przekonujące dla widzów, że okej, okay, on imieniem nazwiskiem się podpisuje i nie ma z tym problemu, więc wydaje mi się, że to jest. Ciekawe. Czy wyświetlają się Tobie powiadomienia z YouTube na Gears 2? Tak, 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 tak. Znaczy powiadomienia z YouTube. Mam na telefonie, ale na zegarku mam wyłączone, bo, bo za dużo tego. Z jakim kanałów dostajesz najwięcej subskrypcji, to znaczy jakie kanały najbardziej polecają twój? Bo jest takie coś, że jak się na jakimś kanale wejdzie i polecane w nim. Wyszło Nie, niekoniecznie. Ostatnio mieliśmy odcinek z Pawłem, to, to tam sporo subskrypcji weszło. Teraz miałem właśnie odcinek z wujkiem Buchunem. Też sporo wpadło. Sporo, sporo, nie sporo. No, tam nie, nie ma co mówić o konkretnych liczbach. To, to jest tam kilkaset subskrypcji. To nie jest jakoś tam dużo, ale, ale zawsze. Zawsze ekstra plus to, co mam stałego przyrostu co miesiąc. I obu panom dziękuję oczywiście. Czy to prawda, że gdy ładuję baterię, to nie do 100% traci na żywot Nie, nic. Bzdury, bzdury. Nie, 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 Do 100% i odłączasz. I koniec. Witam, mam pytanie odnośnie iPhone'a 6s i jego wyświetlacza. Jak to jest z jego trwałością? Nie miałem dużej urządzenia, więc ciężko mi powiedzieć. Czy będę kupował S7 Edge? Raczej nie, ale bardzo chętnie przetestuję. <laughs> nie będę kupował na razie, no bo, bo chcę go przetestować, po pierwsze. Yy, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze kilka różnych coverów do tego przetestować. Mam Edge Plusa i co chwilę mam jakieś nowe urządzenie testowe, więc na razie nie będę wymieniał, ale 7 Edge, bardzo fajne. Zrob... <laughs> tak, zawiesiłem się. Mówiłeś, że jesteś na diecie. Tak, na czym ona polega? Coś... Mamy rozpisaną dietę przez dietetyczkę. Nie właśnie chyba śniadanie powinienem jeść już jakiś czas temu. Mam kilka pytań, mianowicie co byś wybrał, S5 Neo czy Moto Xplay Xplay. Albo zwykłą S5. Zrobisz <laughs> film o aktualizacji H, jeżeli dojdzie. Ja Miałam, tak jak wspomniałem wcześniej, brytyjski soft. Kiedy pierwsze wrażenie S7? Będzie od razu recenzja, bo od dłuższego czasu już testuję. Jak myślisz, że S5 będziemy aktualizację do 6.0? Pewno tak, ale kiedy nie wiem. Nexus 6 czy S6? Wiesz to, no generalnie obydwa urządzenia są fajne. Nexus 6 jest większy. Ciężko powiedzieć, co bym wybrał. Chyba bym wybrał zwykłą S6, jednak. W Nexus 6 na pewno świetnie działa świetnie działa skaner odcisków palców. Fajnie, że, że, że mamy USB typu C, chociaż nie jest to jakaś tam karta przetargowa dla mnie. I nie wiem, jakoś w czystym Androidzie boi mnie to, że tam jest taka bieda, że nawet nie mogę sobie ustawić procentów na baterii. I to jest dla mnie zawsze gdzieś tam takie męczące. Jakie masz teraz telefony na testach? O, sporo, sporo. Ale systematycznie je wypycham, więc lada dzień pozbędę się większości. Witam. W odcinku z Pawem mówiliście, e, mówiliście o prędkości zapisu danych kart. Tak, to prawda. Zamówiłem w 7 Edge i teraz zastanawiam się na kartę. Minimum 200 GB z prędkością zapisu danych 90. Tak, to jest dobre, dobra karta. Ciekawy, czy również dostałeś do testów tą walizkę z S7, jak Kasia? Nie, nie, dostałem wcześniej S7, a chyba ale, ale bez osprzętu. Jak sprawdzasz czas na ekranie? Zostawiasz to gdzieś włączonym filmem, czy coś? Nie, oczywiście. Wrzucam swą kartę i, i korzystam jako moje urządzenie czyli instaluję swoje aplikacje i przeglądam sobie internet tak, jakbym przeglądał. Portale społecznościowe, przeglądarka, robię zdjęcia, gram w gry. I to jest miarodajne, moim zdaniem. E, świetny odcinek z mobilem. Mówiłeś, że studiować na polibudzie, można wiedzieć, jaki koronek. Polecam tą typu uczelnię? Polecam świetny kanał. E, ja byłem na elektrycznym. Układy elektryczne, informatyczne w przemyśle i pojazdach. Tak to się dokładnie nazywało. E, techniczne uczelnie jak najbardziej polecam. Bo polibuda w Poznaniu jest spoko. Byłem zadowolony. Musi jakiś czas używać S2, który ma Androida 4.1 i samemu mu cofnąć co do niższej wersji, czy po prostu wgrać ten nowy nieoficjalny Androida 6.0 od CyanogenMod. Chodzi mi o działania. ja nie, nie, mogę polecać wgrywania jakiegoś tam softu nie, nie oryginalnego, bo nie wiem jak to są później, znaczy gwarancja S2 i tak nie ma. No możecie spróbować, nie wiem, ja nie biorę na to odpowiedzialności, bo, bo już ktoś mi powiedział Kiedyś polecałeś wgrywać i uwaliłem telefon, twoja wina. Ja się teraz wstrzymuję od takich rzeczy i nie, nie tego. Czy czytnik linii papieru można jeszcze do czegoś wykorzystać? Na przykład, nie wiem, logowanie do Gmaila. Można w Samsungu do logowania do witryn wykorzystać, ale w przeglądarce Samsungowej. Byłeś kiedyś w Starchowicach? Chyba przejeżdżałem kiedyś. Robacie, czy LG Spirit 4G dostanie aktualizację do 6.0? Bądźcie. 5.1 jak już, ale nie wiem, czy, czy coś tu się pojawi, przyznam szczerze. Jakieś smartwatch do Windows Phone? To ciekawe pytanie. Ciekawe pytanie. Bo nie wiem, który działa. Nie wiem, który działa. Wiem, że chyba Alcatel działa z wszystkim, więc yy, wydaje mi się, że tak. Czy mam już 6.01? Nie, nie mam, mam Wielką Brytanię soft. Co sądzisz o braku drawera? Jest potrzebny? Ja wolę Updrawera, wiem, że w kolejnym Windowsie Android'a ma go zabraknąć, więc no zobaczymy. Jaki darmowy lub niedrogi program do renderowania filmów polecasz? Ja mam Magica, ten editor. możecie sobie sprawdzić, on jest 30 dni za darmo, tam jest ograniczony czas renderowania, ale, ale można się z nim zapoznać. Ja korzystam już od wielu lat, jestem zadowolony. Od ponad 6,5 miesiąca jestem posiadaczem S6. Niestety nie, jest, nie jestem z niego zdalną guzichom, jest bardzo luźny. A korzystałem z niego tylko do odblokowania telefonu rzadko, albo wyjść z aplikacji. Oraz telefon laguje. Na każdym kroku zmieniam launcher oraz lock screen, ale nic nie pomaga. A przywracając do ustawień format telefonu niestety nie pomaga. System to 5.1.1. Jak na S6 masz. 511. pewno masz brandowany jakiś tam zawalony soft. no Poczekaj na aktualizację. To jest najlepsze rozwiązanie. Robert, co byś wybrał: Moto Xplay czy LG G3? X Play S5 Neo, czy A5 2000, A5 2016. Jaki według Ciebie najlepszy smartfon do 1600 zł? S6, G4 i Honor 7. Trzy takie najlepsze, moim zdaniem. Opaca się jeszcze kupować Xbox? Hatch? Pewno nie, pewno nie. Lepiej już chyba pójść w no proszę Robert Wujka buchana, jestem pozytywnie zaskoczony, pozdrawiam. No długo jechaliśmy. Kurczę, strasznie długo, strasznie długo. Kiedy stanie ją? Ciężko powiedzieć. Może Wielkanoc coś przyniesie. Czy, nawet, czy będzie się dobrze grał w takie gry jak Need for Speed? Myślę, że tam da radę, da radę. Może nie będzie to jakiś szał, ale, ale da radę. Czy aparaty są takie same? Tak. Dostaną K6.0? Myślę, że tak, chociaż u głowy sobie nie dam uciąć, bo mogę ją stracić. Po ilu miesiącach zacznę się zacinać? Nie mam pojęcia. Ciężko przewidzieć. Mam laptopa, który trzyma na baterii 3 godziny. Szukałem powerbanka. O, nie miałem nigdy powerbanka do laptopa, więc niestety tutaj nie pomaga. Nie, nie wiem jak to jest rozwiązane. Jakie największe rozczarowanie roku 2015? Hmm, chyba J1 był największym rozczarowaniem. Chociaż... Tak mi się wydaje. Jakie firmy polecasz powerbanki? Ja mam ten EC Technology. Eee, Możesz sobie zerknąć na kanale, są dwie recenzje. Mega fajne powerbanki. Długo trzymają, strasznie są wielkie. Ja właściwie mogę na kilka dni wyjechać z tymi powerbankami i mam święty spokój od prądu, nie muszę nigdzie być podłączony. Jeszcze kolegów obdaruję energią, jak będzie potrzeba. Dobra, to było 164 Q&A. Eee, udało się tak chyba w miarę, w miarę sprawnie. Eee, zapraszam do kolejnych no, myślę, że już niedługo też zobaczycie ja recenzję S7, o której mówiłem. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć, cześć.